Osią spajającą obszar powiatu wolsztyńskiego jest Obra. Od dawna rzeka miała ważne znaczenie dla tych terenów. Jej melioracja na przełomie XVIII i XIX wieku, wykopanie przez Prusaków 158 km kanałów wraz z rozwojem kolei żelaznej na linii Zbąszynek-Leszno dała impuls do gospodarczego rozwoju regionu. Dziś południowy, środkowy i północny kanał Obry wraz z jeziorami oraz ośrodkami wypoczynkowymi stanowią atrakcję powiatu wolsztyńskiego dla miłośników sportów wodnych, żeglarzy, kajakarzy i turystów. Południowy kanał Obry ma swój początek pod Kościanem. Znajdujące się na rzece jazy na wyjściach z jezior przemęckich w Wieleniu i Przemęcie regulują poziom wód i tworzą pętle konwaliowego szlaku kajakowego. Jezioro Wieleńskie, które wraz z Trzytoniowym tworzy lustro wody o powierzchni ponad 220 hektarów, jest największym jeziorem gminy Przemęt. Przyroda, jeziora i lasy, ośrodki wypoczynkowe są jej naturalną atrakcją. Natomiast historię tego miejsca tworzyli Cystersi, którzy w 1418 roku trafili do Przemętu, przenosząc tu swoją słynną zasadę ora et labora, módl się i pracuj. Cystersi są wciąż obecni w świadomości mieszkańców i odwiedzających to miejsce turystów dzięki kościołom w Kasztorze, Wieleniu i Przemęcie. Spod kościoła świętego Jana Chrzciciela w Przemęcie kanałem przemęckim można kajakiem popłynąć do jezior Przemęckiego Małego, Błotnickiego, Przemęckiego Dużego i Radomierskiego, na którym znajduje się ścisły rezerwat przyrody Wyspa Konwaliowa. Dalsza droga wodna prowadzi do jezior Olejnickiego, Górskiego, Osłonińskiego, by pod drewnianym mostem wpłynąć na największe jezioro Wieleńskie. Tutaj w miejscowości Wieleń znajduje się drugi jas regulujący jeziora. Spod kościoła w Przemęcie można wyruszyć też w drugą stronę poprzez jas do południowego kanału Obry. Wszystkie cieki wodne gminy Przemęt, jeziora i rzeki oraz kanały stanowią doskonałe drogi wodne i fantastyczną ofertę turystyczną. Płynąc w dół południowego kanału Obry przy moście na drodze 305, odbijając w prawo poprzez rzekę Solecką, można dopłynąć do środkowego kanału Obry, a po pokonaniu jazu do jej północnego kanału. Po kilku kilometrach mijamy wieś Kębłowo i Obrę. Obra to największa wieś gminy Wolsztyn, nierozerwalnie związana z Cystersami, którzy założyli tu klasztor. Dziś mieści się tutaj filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Północny kanał Obry przecina granicę kolejnej gminy powiatu wolsztyńskiego, gminy Siedlec. Na wysokości wsi Kopanica dopłynąć można do jezior Kopanickiego, Wielkowiejskiego i Chobienickiego, które wraz z jeziorami Grójeckim, Nowowiejskim i Zbąszyńskim tworzą rynne jezior Zbąszyńskich. Lasy, jeziora, ciekawe krajobrazy gminy Siedlec, urokliwe zakątki o polodowcowej rzeźbie terenu, rezerwaty przyrody z wyspą na jeziorze Chobienickim zadowolą zarówno wędkarzy, jak i turystów. Chobienice to gniazdo rodowe Mielżyńskich, jeden z nielicznych majątków, które od połowy XVIII do połowy XX wieku pozostawały w rękach tej samej rodziny. Ostatnim właścicielem Chobienic był hrabia Ignacy Mielżyński, wielki patriota, dziedzic fortuny, społecznik, uczestnik powstania wielkopolskiego i śląskiego. Rolnik ze specjalistycznym wykształceniem. Toteż Chobienice były gospodarstwem wzorcowym prowadzonym według najnowszych metod. Do dziś po zacnej i wielce zasłużonej dla regionu rodzinie pozostało wiele pamiątek. W centrum założenia parkowego znajdują się pozostałości Pałacu Głównego z oficynami położonymi po prawej i lewej stronie pałacu, kościół parafialny, budynek starej szkoły. Obecnie na miejscu dawnego folwarku Mielżyńskich do relaksu zaprasza luksusowy ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy Ostoja. Obu właścicielom przyświeca to samo hasło umieszczone na fryzie pałacu – nie sobie, lecz następcom. Jedynym miastem powiatu wolsztyńskiego jest około 14-tysięczny Wolsztyn. Tu także cieki wodne odgrywają ogromną rolę. Od północnej granicy płynie Dojca, dzika rzeka wpływająca do jeziora wolsztyńskiego. Jezioro nie tylko dodaje wyjątkowego uroku Wolsztynowi, ale stanowi też wielką atrakcję miasta dla jego mieszkańców i turystów, miłośników sportów wodnych. Wolsztyn wykorzystuje swoje naturalne położenie i obydwa jeziora. Działa tu klub kajakowy Zryw. Organizowane są ogólnopolskie zawody kajakowe. Po jeziorze kursuje tramwaj wodny.
Z jeziora Wolsztyńskiego poprzez Dolce i Jas w okolicy restauracji Kaukaska można wpłynąć na największe jezioro powiatu – Jezioro Berzyńskie. Dzięki doskonałym warunkom do żeglowania działa tu Wolsztyński Klub Żeglarski. Płynąc w kierunku wschodnim można usłyszeć gwizd lokomotywy. Samorządowa Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn przenosi nas w czas majestatycznych parowozów, z których najbardziej znana to Piękna Helena. Od jazu pomiędzy Dolcą a Jeziorem Berzyńskim po przenosce po około 2 km wiosłowania rzeka łączy się z północnym kanałem Obry i znów wracamy do wsi Obra, Uniwersytetu i Kleryków. Piękny i gospodarny powiat wolsztyński zaprasza. Przyjedźcie i sami sprawdźcie jego walory.